We wtorek, 11 stycznia, witam Was drodzy bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Bytomiu Miechowicach. Cieszę się tym bardziej, że chyba po raz pierwszy tutaj w tym kościele nagrywany jest codziennik biblijny. Tak więc zaczynamy z tekstami, które są wyznaczone na dziś. Pierwszy z nich to słowo z Księgi Koheleta, gdzie w 5 rozdziale, w 6 wierszu tak czytamy. Gdzie są liczne mrzonki i rzeczy ulotne, tam też jest wiele słów. Ty przeciwnie, żyj w bojaźni Bożej. Zaś z listu apostoła Pawła do Kolosan w 2 rozdziale, w 18 i 19 wierszu takie znajdujemy słowa. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. A opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się Chrystusa. Drodzy, dla mnie dzisiejsze teksty to z jednej strony słowa mówiące o wsparciu. I warto o tym pamiętać, kiedy szukamy wsparcia, kiedy coś w tym świecie zaczyna nas naprawdę dociskać, coś nas boli, albo kiedy inni ludzie nas po prostu atakują, że w Bożym Słowie możemy znaleźć wsparcie. Że Boże Słowo jest nie tylko Słowem, które ma gdzieś prowadzić, nie tylko Słowem, które na coś wskazuje, ale jest Słowem, które może nam dać wsparcie w naszym codziennych sprawach, codziennych wyborach. Po prostu wsparcie dla naszego życia. I przypomnienie tego, co jest najważniejsze. Pamiętanie o Chrystusie i życiu bojaźni Bożej. Drodzy, dwie bardzo, bardzo ważne sprawy, można powiedzieć sprawy podstawowe. Życie w bojaźni Bożej i pamiętanie o tym, że tylko w Jezusie Chrystusie jest nasza droga, jest prawda, jest nasze zbawienie. To jest ważne, to jest też przypomnienie, które płynie z listu do Kolosan, bo w różnych rzeczach, w aniołach, w odkryciach, w cudach, w objawieniach ludzie szukają miejsca, w którym mogą lokować swoją nadzieję. I tak często wtedy zapominamy, że prawdziwa nadzieja jest bardzo blisko nas, bo Bóg nigdy nas nie opuszcza, bo Bóg zawsze jest obok nas. Bo po to Bóg stał się jednym z nas, byśmy mogli w tym świecie odnajdować drogę nie w innych ludziach, ale właśnie w nim. Dlatego, drodzy, pamiętajmy o nadziei, która jest w Bożym Słowie i pamiętajmy, że tylko przez Chrystusa możemy trwać w prawdziwej bojaźni Bożej. Niech was Bóg prowadzi i błogosławi w całym dzisiejszym dniu. Zostańcie z Bogiem.